W jednym z moich odcinków na kanale YouTube mówiłem o porcie rzecznym przy krakowskim Zabłociu. Miał on służyć do obsługi transportu rzecznego z i w kierunku Wiednia. Właściwy początek tej trasy był niemal pod samym Wawelem, w miejscu ujścia rzeki Wilgi do Wisły. Wszystko po to, by pominąć meandrującą rzekę i połączyć Kraków ze Śląskiem. Projekt nie został nigdy zrealizowany, ale wracano do niego w dwudziestoleciu międzywojennym PRL, jak też współcześnie. Dzisiaj trzeba by pewnie pogłębić dno rzeki i zburzyć mosty, np. Retmański czy ciąg drogowy na ulicy Konopnickiej, jednej z głównych arterii Krakowa, więc byłby to komunikacyjny Armagedon. A jeżeli Wam się podobają takie odcinki, to śmiało bardzo zapraszam na mój kanał YouTube, TikTok. Wchodźcie.